Amadeusz Ferrari z nami, cześć, co u Ciebie słychać dobrego? Wszystkich. No co, no przyjechałem sobie obejrzeć, daleko nie mam. Przyjechałem postać w narożniku u Władka. No i przetarczowałem chłopaków, bo trener będzie jutro dopiero. No i tyle, no. Podoba Ci się hype, ta cała oprawa? Czy mi się podoba, no? Dupę mi nie urwało, ale źle nie jest. Chętnie to wszystko zobaczę. Jestem ciekawy, byłem ciekawy tego, jak to wygląda, dlatego też tutaj się pojawiłem. No i co? Ja bym lekkie zmiany składów zrobił, ale to nie jestem włodarzem, więc... A sam, okay. Sam na super fighty w hype jesteś chętny? Na super fight? Jak ci to byłby walka wieczoru, to mógłbym jak najbardziej o tym pomyśleć. Dlaczego nie? Każdy mówi, że arena jest zajebista, ja ją dopiero idę oglądać. Ty ją już na pewno musiałeś widzieć. Nie, to widziałem. Nie widziałem. Nie widziałem. No. A jak rozmawiałeś z zawodnikami, to co oni o niej mówią? Wiesz co, tak rozmawiałem tylko ze swoimi, no to już jest mała. Jest chyba klatka z 9x9, a to jest 6x6, tak? Coś takiego słyszałem. 6x6, tak, tak, no, no tak się wydaje. To będzie, wiesz co, żeby tam się nie ganiali, będzie od razu wejście, łupanka. Fajnie, z jednej strony... Spoko, ja lubię się w stójce ponapierdalać, więc takim superfajcie mógłbym wystąpić. Jak już tak podsunąłeś pomysł, to się, wiesz, w myślach tam kalkulowałem, no. Co chłopaki pokażą po miesiącu treningów? To zależy, wiesz, co mogą pokazać. No, nie wymagałbym od nich zbyt wiele, jeśli chodzi o jakieś tam... Myślę, że mogą pokazać, który z nich ma predyspozycje do tego sportu. Takie naturalne, genetyczne. Ale jeśli chodzi o jakieś tam umiejętności, to być może potrafili przyswoić jakąś tam technikę, czy jakąś konkretną pozycję, czy nie wiem, lewy, prawy, czy cokolwiek z takich podstaw. Ale wiadomo, no, takie rzeczy na przykład jak brazylijskie jiu-jitsu, to się człowiek musi uczyć latami, więc raczej parteru bym od nich nie wymagał. Bardziej już jakiegoś obalania, bo myślę, że to w ciągu miesiąca jest w stanie człowiek przyswoić. Jak ma dobrego trenera, jakąś tam wybronę przed obaleniami, no i to w stójce, no. Myślę, że jeśli chodzi o umiejętności, to nic nie pokażą. Ale to spoko chyba ruch, bo wiesz, będzie taka dobra bójka. No wiesz co, no w ogóle, wiesz, bo my to traktujemy jako sport. Ja na to zawsze patrzyłem z innej perspektywy, bo ja nie byłem sportowcem, więc ja na to patrzyłem jako na bójkę. Na ulicy pewnie... Praktycznie każdy mężczyzna prędzej czy później stoczy jakiś pojedynek, nie? Wiesz, czy to pod klubem, czy to pod Żabką, nie ma znaczenia, prędzej czy później napatoczy się ktoś, kto albo ciebie uderzy, albo będzie szukał guza. Więc można powiedzieć, że bije się pół tej planety, tak? Więc dlaczego by nie zamknąć tych ludzi faktycznie i zobaczyć, jak to wygląda naprawdę, gdy ludzie nie poświęcają swojego życia dla tego sportu, tylko naturalnie, kto jest natural born killer. Na czyją walkę czekasz najbardziej, poza oczywiście twoimi ziomkami, nazwijmy to? Na hejtera i Rafoniksa. Okej, okay, to walka wieczoru. A z chłopaków z hype'u? Z chłopaków z hype'u, na którego? Kurde, no tutaj się kłócił ten Krisu z tym, Kuba trenuje, więc chyba na nich, no zobaczymy, będzie jakaś lekcja. Jak to obstawiasz właśnie? Czy gość, który ma super sylwetkę, czy z kolei Krisu, który mówi, że on trenował judo? Nie wiem, tutaj stoi obok, tak rusza się trochę, no niby tam poprawnie, powoli jak wykonuje te ciosy, robi to ten, ale wygląda mi na takiego trochę spuchniętego i statycznego, ale jakoś ja się nie spodziewam zbyt wiele po tym Krisu, więc wydaje mi się, że jednak gość siłowni powinien wygrać. A takie gadki o sterydach to jest twoim zdaniem na miejscu, nie na miejscu? Nie wiem, czy to jest na miejscu. No, sterydy są obecne w tym sporcie, on się wywodzi ze sportów sylwetkowych, gdzie tym bardziej się je stosuje, ale czy on bierze, nie mi to oceniać. Najlepiej by było, żeby ludzie włócznie zapowiada, że może zrobić testy. No, to wymuście na nim te testy, będziemy mieli czarno na białym i tyle, no. I można to rozwiać. Wątpliwości. Otóż to, twoja walka na 10. gali Fame, jak przygotowania, jak to wszystko wygląda? No wygląda to bardzo dobrze, wchodzę, wgniatam go w ziemię, idę po wyższe trofea. No. Nie no, jestem przygotowany, nie mam płaszczyzny raczej, w której mógłbym mi zagrozić. Trenuję z najlepszymi, więc nie znaczy, że sam będę najlepszy, ale na pewno będę lepszy od niego, więc myślę, że idę mu spuścić solidny wpierdol. Jak gadaliśmy ostatnio, to mówiłeś, że nie jesteś pewien, czy ty chcesz się jeszcze bić dla Fame, czy w ogóle walczyć, a tu się uśmiechasz, zmieniłeś zdanie. Nie, ale zapomniałeś, że na pewno, że wspomniałem, chyba, że będę mógł trenować u Mirka. No,
Czyli to się wszystko spełniło, jak gdyby dla ciebie to... Tak, więc sobie trenuję Mirkę i robię co chcę, gdzie chcę i nie ma na mnie kozaka i jak chcecie dostać na dziurę, to zadzwońcie do mnie. Nie, żartuję, żartuję, no ale jeśli chodzi o ten fame, to co, skrobny sobie tego Haribo i chciałbym pójść po Kasiusza najlepiej. Jak się kurwa dzwoni do mnie, przypierdala się, chętnie Don Pussy złoje duple. Dużo wyższy od ciebie Kasiusz, to będzie miało znaczenie w bombie? Nie ma znaczenia, zapaśnicy są mali i krępi, a właśnie w tej płaszczyźnie upatrywałbym swoich szans. Jestem przekonany, że prędzej czy później za te giry bym złapał je po ziemię i tam już bym, głowa, terror. No tak, tylko czy Kasiusz będzie się chciał bić w takiej formule, czyli w MMA? A to już wczoraj się zadeklarował, że będzie chciał, jeśli mu zapłacą. Więc wiem, że widzowie lepszy, widzę, bo czytam komentarze, raczej innej lepszej walki mu nie znajdą. Po Parku, bo wiem, że wygra Sparkę, bo oglądałem sobie ostatnio jego walki na UFC, żeby obczaić jak ten jego boks i obejrzałem sobie amatorskie Kasiusza. No i uważam, że Kasiusz spokojnie go wypunktuje. No i dalej będzie gadał i opowiadał, jakim to jest królem. A jednak po walce z Ratajem, którą prawie przerżnął, zdał sobie sprawę, że lepiej szybciutko uciekać, bo można swój imidż szybko stracić, bo prędzej czy później mu ta noga w MMA by się powinęła. On nie ma w ogóle tego parteru. Znam ludzi bardzo słabych parterowo, którzy go poddali w parterze, gdy ćwiczył, więc skoro takie leszcze go poddały, to ja bym wytarł jak szmatą podłogę. Powiedz mi, czemu akurat tak ci zależało, żeby trenować z Mirkiem Oknińskim, bo to jest postać kontrowersyjna. Jedni ją kochają, inni nienawidzą, wiesz. Ma dobry na mnie wpływ, był dla mnie autorytetem, byłem jego fanem, dlatego się do niego zgłosiłem. I widzę, że jak on mnie trenuje, to zaliczam progres. A skoro zaliczam progres, no to dlaczego miałbym coś zmieniać, skoro coś działa, nie? Wiesz, o co mi chodzi? No i tyle, no. Po prostu lubię tego gościa, uparłem się na niego i sobie to wywalczyłem. Ciężko było właśnie to swoim wywalczyć? Nie wiem, czy było ciężko, no. Mam nadzieję, że ta współpraca się nie spierdzieli i że Mirek nie będzie się tak często czepiał federacji. I mam nadzieję, że to już jest z tego, co z nim rozmawiałem, to powiedział, że on już tam sobie odpuścił. Włodarze pozwolili mi z nim trenować, czyli co? I idę po nich wszystkich teraz. Mam łowca z kursu i za mną, mam najlepszego trenera i każdy dostaje na dziurę. Fame. Atmosfera wesoła na treningach? Oczywiście każdy z amatorów, bo ostatnio przyszło kilku zawodowców do freakowej gali, się dziwią, że ktoś mówi, że będzie najlepszy z freaków. Chcesz być sportowcem, to won do sportowej federacji, do freaków się nie czepiaj, a nie, ćwiczysz tam ponad 10 lat i się dzieciaków czepiasz. No. O kim dokładnie mówisz, bo tego jakoś nie... Wiesz co, pająk dzisiaj tam mnie oznaczył, że ja powiedziałem, że rozjebię wszystkich. No tak, ale mam na myśli freaków, a nie jakichś tam zawodowców, człowieku. Wiesz, niech się ogarnie po prostu. Ja bardzo go lubiłem, no ale po co tutaj zgrywać bohatera, wiesz o co mi chodzi, i się czepiać jakichś freaków. Bije się z zawodowcami, jest zawodowcem, kreuje się nad zawodowcem, ma kanał Podróże Wojownika, jest wojownikiem. No to skoro jest wojownikiem, to niech się do amatorów nie czepia. To może walka z pająkiem? Ja po pierwsze inny poziom fejmu, po drugie po co miałbym się bić z kimś, kto ćwiczy ponad 10 lat i jest zawodowcem. Ja powiedziałem, ja tu przyszedłem zdominować freaków, a nie bić się z zawodowcami. Polecam zjeść Snickersa. To wszystko ode mnie, wielkie dzięki, idziemy oglądać arenę. Idziemy.